jego początki. Pod żabią wolą, wśród wonnych łąk i pól, ze źródeł utraty wypływa jeszcze woda. Województwo skierniewickie ma prawo chlubić się takimi napisami. Ostatnia rozpaczliwa próba czystości jeszcze z dala od Warszawy. Im bliżej stolicy, tym bardziej wzrasta nastrój niepokoju i zagrożenia. Pod Pruszkowem kości zostały rzucone. Szmaty oraz inne śmieci także. Ze wszystkich stron spływają substancje elegancko nazywane fekaliami. Tylko nazwa odróżnia utratę od zwykłego burzowca kanalizacyjnego. W Żelazowej Woli cudzoziemcy pytają, dlaczego u pana Chopina tak brzydko pachnie. Potem to wszystko trafia do modrego niegdyś Bałtyku i rozlega się lament, że przecież na początku było tak ładnie. Tu, gdzie codziennie coś się zmienia, dziwacznie brzmią dyskusje teoretyków, że jakoby nie stać nas na budowę warszawskiego metra. Każdy przechodzień może zajrzeć za parkan i sprawdzić, że to nie żadna lipa. Wobec rzeczywistości wielkich miast trudno znaleźć lepsze rozwiązanie problemów komunikacyjnych. Niby nic nie mówią, ale już rozglądają się, gdzie tablica z charakterystycznym symbolem M. Trudno, trzeba pogodzić się z tym, że metro pochłonie jeszcze wiele pieniędzy i pracy. Był Karol Wojtyła arcybiskupem i metropolitą krakowskim, gdy w 1967 roku papież Paweł VI mianował go kardynałem. Minęło 10 lat od chwili, gdy z wiecznego miasta rozeszła się wieść. Polak został papieżem. Watykan. Kanonizacja Maksymiliana Kolbe. Oświęcim, miejsce męczeństwa milionów i śmierci Maksymiliana Kolbe. Jan Paweł II był tutaj podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. Każda wizyta nad Wisłą i Odrą przypomina, że spośród nas wyszedł ten papież, który prowadzi Kościół katolicki na nowe światowe drogi. Bo jest to niewątpliwie papież współczesnego świata, niestrudzony pątnik. Jak obliczali kronikarze, w 40 podróżach zagranicznych przemierzył 380 tysięcy kilometrów, czyli niewiele mniej niż z Ziemi na Księżyc. Buduje swój autorytet także w codziennych kontaktach ze zwykłymi ludźmi. Wskazuje wzorce moralne dla współczesnych, zabiega o jedność chrześcijan, rozumie słabość ludzkiej natury, ale potrafi być także surowy i wymagający. Chyba trafnie nazywają go papieżem o wielu obliczach, pielgrzymem na drogach świata. Najbardziej niepokojono się przed 50 laty możliwością wybuchu Wezuwiusza. Tymczasem płonąca lawa popłynęła w innym kierunku i wkrótce nastąpił inny wybuch, znacznie groźniejszy dla Europy.
Hitler domaga się rozbioru Czechosłowacji pod pozorem obrony niemieckiej mniejszości. W Monachium Francja i Anglia kapitulują przed żądaniami. Niestety, w takich okolicznościach ówczesna Polska żądała Zaolzia. Zachowały się filmowe dokumenty z polskiego marszu na Cieszyn i Frysztat. Dramatyczne chwile. Czescy kolejarze opuszczają Zaolzie, porzucając placówki swojego państwa i domy rodzinne. Nowe flagi, nowe nazwy ulic na wyszarpniętym skrawku ziemi sąsiada. Przypominamy to, bo warto zastanowić się nad skutkami politycznego egoizmu i ślepoty. Już po roku Niemcy wkroczyli do Warszawy. W Teatrze Powszechnym premiera sztuki Anny Bojarskiej w reżyserii Andrzeja Wajdy. Ja chcę znać polski. Ja chcę znać polski, bo ja myślę, że kto nie rozumie polski... Tytułową lekcję polskiego prowadzi dla Joanny Szczepkowskiej w roli Emilii Zeltner Tadeusz Łomnicki jako naczelnik Kościuszko na emigracji w Szwajcarii. Obie te przysięgi pamiętam słowo w słowo. No to niech pan powie tę drugą. Najpierw była pierwsza, a potem miesiące światła, miesiące chwały. Odważmy się być wolnymi i odważyli się. Po raz pierwszy ruszył cały naród. Nawet ci, którzy zawsze byli poza narodem, za wolność, całość, niepodległość, ruszyli do powstania chłopi, słuchaj. A po zwycięstwie zrzucił pan mundur generalski i włożył ten ich ubiór. Jak to się nazywało? Sukmana. Sukmana. I co się potem stało z tą sukmaną? Ty pierwsza o to pytasz. Podarowałem ją carycy w Petersburgu, a właściwie sprzedałem za 3000 rubli. Chciała mieć pamiątkę po tym naszym śmiesznym powstaniu. Dawała 3000, no czemu nie? Jak pan mógł to zrobić? Ale nie bądź naiwna. 3000 rubli skusiłoby nawet tego twojego Gracha. Nie wierzę, że tak było. Słusznie, słusznie. Scenografia Krystyny Zachwatowicz. Nieodłącznymi towarzyszami alpinistów są fotografowie i operatorzy filmowi. Bez nich nie zdołalibyśmy poznać fascynującego piękna gór, urody tych ryzykownych wspinaczek. Czechosłowacki fotografik Willem Heckel uważany był w środowisku ludzi gór za jednego z najlepszych. Do dziś wspomina się jego wspaniałe fotogramy, choć przeznaczenie doścignęło go już przed laty w peruwiańskich Andach.